Proszę panie Kazimierzu, bez jednego oka. Proszę powiedzieć. No więc chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że jest tutaj... Po pierwsze, w tym pomieszczeniu jest za dużo dymu. Nie będę kontynuował, dopóki kamera nie będzie na mojej twarzy. A co się potem obrażasz? Wolałbym, żeby uwaga była skupiona tylko na mnie. O, widzę, że tutaj obok mnie jest taki ten wazon do sikania, w razie czego. Bo tu nie ma toalet. Ale on stoi z tyłu, to może to stranie raczej. Nie, z boku. Ale ja z boku nie mam packa. Czy kamera mogłaby przetaświadczyć kogoś, kto w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia w tej sprawie? Dobrze, dziękuję bardzo. W tym momencie jestem w rozkroku i nie mam oka i jestem w najlepszej marynarce. Jak bym mogła sobie kupić? Przyszedłem tutaj specjalnie. Za 5 groszy w Lumpaxie. Rozumiem, rozumiem, ale proszę kontynuować, bo to nie ma sensu. No to już kontynuuję. Nie mam jednego oka, umyłem sobie dzisiaj włosy na żel, to znaczy umyłem sobie włosy i wtarłem w żel. Znaczy wtarłem żel we włosy. Nie pa się wypowiada jakoś konkretnie, bo ja nie rozumiem, o co tam chodzi. To wszystko dlatego, że jestem tak znerwowany, że to się zaczęło już 2 tygodnie temu i 2 tygodnie temu odczułem, że mam chyba na sobie nieświeży w ogóle chyba ten kombinezon. Ochronny? A pan przyjechałeś w ogóle skąd? Bo ja jestem w ogóle z innej epoki. Ja tu przyjechałem z Czarnobyla, żeby ochronić was, żeby wam tutaj w XIV wieku powiedzieć, że w wieku XXI nastąpi niestety, czy tam jeszcze XX, nastąpi taki i taki kataklizm. Jaki kataklizm? No, że Czarnobyl wybuchnie, to wy nie wiecie? Nie, nie wiem. Aha, no tak. Wy jeszcze nie wiecie. Cholera. To jestem tu za wcześnie. Ja wiem. Znowu niepotrzebnie czytałem te wszystkie książki. Dobra, to ja poproszę do innej epoki, bo tutaj... No ale kurwa mać, do rzeczy, tak? Bo my nie mamy czasu. Dobrze mówisz pan, dobra. Kurwa. Weźcie tego Żyda włoskiego z sali. Kurwa, ja tu wstanę teraz i powiem, co mam do powiedzenia. Proszę pana, niech pan mi odpowie na jedno pytanie z 20. Czy... No słucham. Wyglądasz pan jak jełop, po prostu. Masz pan brudne zęby, jesteś pan brudny, brudnym oszustem. Proszę pana, co pan tu w ogóle robisz? Co pan tutaj kuźwa? Na pewno wyglądam lepiej niż pan. Mam przynajmniej prawdziwy zarost, a nie doklejany. Mam insynku. Proszę pana, co pan mi tu insynuujesz, że co? Proszę pana, ja jestem prawdziwym adwokatem, a pan jesteś kurde... Ja jestem prawdziwym, osobliwym członkiem tego kraju, jak to się tam mówi. Patriotą. Proszę państwa, mamy tu do czynienia z tym oto człowiekiem, który uważa się za patriotę, a tak naprawdę patriotą nigdy nie był. Zdradził swoją ojczyznę, zdradził Führera, zdradził naród, precz z nim, do piachu z nim. Zgadzacie się ze mną wszyscy? Zgadzacie się? Pytam się po raz ostatni, czy się ze mną zgadzacie? Chciałbym zauważyć, że Führera jeszcze nie ma. Jak to nie ma? Przecież ja nim jestem. Jesteśmy w XIV wieku, weźcie w ogóle zmieńcie adwokata, proszę następnego, bo... Proszę nie bawić się z kotem, kiedy nagrywam film. Panie, co pan pierdolisz? Słuchaj pan, nie znasz się pan na rzeczy, co pan teraz... Aż się spociłem. Proszę, żeby następny pan profesjonalnie przygotowany do tematu, a nie jakiś w ogóle pijak z tłustymi włosami, który nie wie, o czym gada. Proszę państwa, ten pan twierdzi, że jest Chrystusem, a niedługo powie, że jest Napoleonem, niedługo powie, że jest... No bo to prawda! Cholera, za szybko wyskoczyłem z tym Jezusem. No dobra, sorry, za dużo powiedziałam. Proszę pana, co pan tutaj mówisz? O czym pan w ogóle gadasz? Które w ogóle no co, się jak pan to tu co? Wziął w ogóle? Wódki mi dajcie, to wam powiem. Jakiej wódki? Macie wódkę w ogóle? No, nie macie. A co? Źle powiedziałem? To uważam. Wie pan co? Teraz zrobimy na panu krzyżyk i pana... Co zrobimy? Wytrzemy. Co pan na to? Ale czym wytrzecie i co mi wytrzecie? To jest bardzo istotne. Może się zgodzę. Dobrze, ja już nic nie powiedziałem więcej. Wie pan co? Powiem panu tak. Wkładając te ręce oto do kieszeni, powiedziałem dwa słowa za mało. No dobra, słuch. A zamieniam się w słuch. A więc... Niech pan zobaczy, niech pan zobaczy. Chwileczkę, moment, sekundę. Ja tu teraz otworzę oto te wrota czasu i przejdziesz pan do następnego wymiaru. Nie? Nie chcesz pan? To nie. Ja mogę tak nie robić, wie pan. Mi to jest obojętne, kuźwa, gdzie pan będziesz. Co mnie to obchodzi, wie pan. Ja tu nie przeszedłem, kurde, co? I co? Zatkało kakao? Dokładnie, zrobił pan na mnie takie wrażenie, że chyba zmienia rozprawę. Wie pan co?
Mówisz pan, dwa razy powiedziałeś pan nieprawdę, więc ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja tutaj kurwa jestem szeryfem. Jakim kurwa szeryfem? A jestem Chrystusem z Nazaretu, a pan kim jesteś? Jakimś kurde bankartem, kurde z... Po pierwsze, pan chyba nie zna historii, pan jest za niski na Chrystusa, ma pan za krótkie włosy, jest pan za czysty, Chrystus był w ogóle chudy, miał dziury, był zakrwawiony i był na krzyżu, a pan gdzie jesteś? Pan jest bogaty, Chrystus był biedny. I widzisz pan, materialisto,